wjechać do was? Kurwa. Ej, trzy to zrobił. Nie nagrywa się. No nie, no nagrywa się. Tak na spontanie miało być. Nagrywa się, żartowałem. Wkręciłem was. O, prank. Cześć, zapraszamy. Właśnie mieć potrzebne nasionka. Proszę. O, że ja chciałam na bank. Ale... Na terenie Warszawy. Umów się. Monsic, tego to nie znam. Nie mam gdzie tego stać. Pokaż się, co ty tam jest, co? Co jest? Ale ja nie chcę nic robić. No to chciej, zachcie. Ale nie, w sensie nie chcę mi się z kamerką na razie zrobić, a myślę już, co mam robić na rzucelach z tą kamerką. Zastanawiam się. Będzie skręcić pornola. Wiedziałem. Wiedziałem. Z bednarkiem wczoraj chciałam, ale nie zostałam na bednarkę. Stwierdziłam, pierdolę bednarkę. Jak zobaczyłam, w jaki stanie wchodzi, a potem narkotyki są złe, dzieci, a potem zjarane w cztery dupy hipokryta. Stwierdziłam, pierdolę, idę do domu. That's not for me. Same młode osoby. Widzę partie polityczne. No, jakie są partie? Korwin się kręci. No. Młodzież taka jeszcze naiwna, ja nie rozumiem wszystkiego. Ale dobrze, idea wolności do nich docierają. A co ty w ogóle kiedy mówiła, bo to z nią gadałeś i nic nie powiem. Że idzie coś tam wydrukować, oddać projekt i będzie zmierzać, dzwonić. Miło. Taka to jest mała wenda. Nawet ktoś ma polską flagę. Jej, to dobrze. A nie sami z Etiopii przyjechali. Moja mama właśnie tak skomentowała, jak przyszła pierwsza sama marsz październikowy. Tak, ale to co, że to by są czyści sił z Etiopią? A ja tak, mama, żartujesz, prawda? No, no nie, mama, proszę cię. Mama, stań na wysokości zadania. Mama, proszę cię, ty, no weź, nie rób wstydu. Ale nie, ty, jestem dumna. Mama, słuchaj, wszystkim swoim koleżankom. To właśnie czyści mam, bo właśnie, miałem jeden. Mama, wszystkim swoim koleżankom poleca, reklamuje, kupuje, słuchaj, kosmetyki konopne.
Jest jedną z największych fanek. Na wszystko już kupuję sobie kosmetyki. Pokazała się ten sklep na Ząbkowskie? Tak, w ogóle wszystko pokazałam. Ona już sobie zamawia, kanadar, wszystko, wiesz. Polecam. Nie no, wiesz, olejek, jak tutaj masz z plecami, to olejek tutaj RSO, jak zamiast tych antybiotyków w zastrzyku za 4000 coś tam. Mama, jestem z ciebie dumna. Kiermyki tam. To jest właśnie, moim zdaniem, tym się rodzice tym powinni bardziej się zajmować. No oczywiście, naturalnie, rozumiem. Co tam? Ja widzę, że bardzo spaczko. Pana, jak tam? Już nie pracujesz z nami. No, Nie, podaliśmy się, już pamiętam. Trzy razy Michał Toczek już jest liderem. No już, taki team leader Czech. A ty masz jakąś uprząż do swojej? Co? Masz jakąś uprząż do swojej? No, do psa. Nie, a, do psa. Muzyki, ale to wypadnie. A na łebek nie masz? Nie, jeszcze nie, wiesz. Fajsik nie pozwala na raz wszystkiego wziąć. Case mi przyszedł dopiero wczoraj. Bo w orderze, nie? I też pewnie, że już jest. Dziwne, że ona nie ma żadnych tych, żadnych portów, nie? Nie, ma tutaj HDMI, mini, tak, mikro HDMI, mini USB, mikro USB i slot na kartę pamięci, nie? Mikro USB? Tak. Takie nie mini. Smartfona. Mikro. No to znaczy lepiej, bo GoPro jest mini i to jest kurwa strasznie. Kabel. Tak. A tutaj wszystkim ładujesz, tylko bateria jest trochę słaba, pół godziny ma, ale jest łatwo wymienna. Nie masz oddzielne ładowareczki, też uprzedujesz, to. Jakieś nie pasują od GoPro wszystkie opcje oprócz case'a, nie? Czyli na twojego można to założyć spokojnie, jest mi się. Kto tam? Kto tam? Cześć, szacunecie. Cześć. Yeah. No dobrze widzę z kolei. Okularki pierwsza klasa. Czemu nie wziąłeś więcej ludzi ze sobą na marsz? Bo się wstydzę. Nie, to nie dlatego. To nie dlatego. Czy wszyscy już siedzą? Ci wszyscy już mają legalną. Rozesłałem do wszystkich znajomych w Warszawie, którzy odbierają jeszcze ode mnie telefon. Tak. Jestem stałym oglądaczem. Cieszę się. Chociaż dużo skipuję. Dużo skipuję, ale oglądam. Śledzę na bieżąco. Ostatnio męczymy temat medyczny. Chyba się ludziom zmęczył, już widać. Oglądalność spada. A bo już wiesz. No wiesz, no właśnie. Mam fajny materialik z San Sebastian z Odinethem z Crow Roomów, ale chyba nie mogę go zmontować. Męczę go i męczę. A jak będzie, to chyba będzie zajebiste. Przedwczoraj się zasubskrybowałem do Metrowy TV. A, i tam to już jest w ogóle chaos. Metrowy jest twoim wielkim fanem, nie? No, ja też jestem fanem Metrowego. Wszyscy jesteśmy fanami swoimi wzajemnie. Tak. No tak. No to są trzy odwiedziny. Zresztą ja ostatnio raczej kasuję niż wypuszczam. Jak my próbowaliśmy zaczynać, to ty byłeś masterem, nie? No tak. Ja teraz dobrze pamiętam. Emeryturze już jestem. Teraz znacznie łatwiej. Technologia kurwa ułatwiła wszystko. Zawsze technologia wszystko ułatwia. Nie pamiętam w moim życiu, żeby było tak, żeby jakaś nowa technologia była gorsza od starej. Czasami jest za ciężka technologia, tak że w ogóle nie możesz się połapać. Jakiś aparat albo nie wiem, jakoś... To mi się nie zdarza. Nie? Temu koledze też to chyba się nie zdarzyło. Ja na automacie używam. Ja też na automacie. Nie wiem, tam dużo przycisków, staram się nie używać. Ja też na auto zawsze jadę. Nie ma co. Ale na marszu? Gdzie kurwa najpierw pala? Co? Miał być plan dzisiaj po południu. Szpenio mi właśnie mówił, że planu nie będzie.
to jest jakiś plan. Przewodniczący do 20. Polska złota droga. Teraz jakieś przemówienia mogłyby być, nie? Nie będą. Nie będą, z mojej tradycji. Niby przy lawetach, znając się, pewnie gdzie indziej będą. Tak jak spodziewałem się więcej ludzi na tej manifestacji w obronie Gajewskiego, która była 20 sierpnia. Tak się nie spodziewałem takiej klapy tutaj. Myślałem, że jednak tamci... Ci ludzie mają dosyć tematu medycznego, czy co? No myślę, że wiesz, no 4.20 4.20 nie był taki zły. No, nie był, był fajna impreza, ale ludzi nie było dużo, nie? No właśnie, no jak na poniedziałek, środek tygodnia, to myślę, że... Chodź, kurwa, się nie wyjdziemy. Trzeba reklamować. Co roku chodzimy. No ale jesteśmy, no. Jest trochę. My jesteśmy. Tak. Spójrzmy pozytywnie na tę sytuację. Od 15 lat. Się trochę już nudzi. Ja bym zwolennikiem, żeby zrobić tutaj Hemp Week i mówić o konopi przemysłowej, medycznej, bo dla każdej dzień na czymś innym, nie? Tak po berlińsku jak się robi, dnia aktywizmu. Albo po amerykańsku, tak. Albo po amerykańsku. Dokładnie. Tydzień aktywności, nie jeden dzień, a tydzień. No. Zaczęlibyśmy może od weekendu, tak? Tak. No. Ale czemu nie postawić takich namiaczków na tydzień, nie? Trzy namiaczki w każdym o innej konopi. Ostatnio w Warszawie były dni przeciwko Frontexowi. Przeciwko czemu? W zeszłym tygodniu były dni przeciwko Frontexowi. Frontex to jest agencja, która mieści się na ONZ-cie. Tak. To od granic. Aha. Nie kojarzę. No właśnie też to było dość niszowe. W zeszłym tygodniu byliśmy w Warszawie, to też były jakieś manifestacje zagraniczne odnośnie tych opuszczenia uchodźców z Syrii. No to właśnie było to. Tak, to tak. To byliśmy, prawie. Dokładnie staliśmy na przejściu. Ale i tak przyjdzie z Ameryki, nie? Razem z TIPI, TTPI, czy jak to się nazywa? Co to jest? Akta druga, nie? A, tak. No, to korpus poradzał. Olej są patentowali. Chyba patentowali nawet. Jakieś tam proporcje. Ale tak dalej, tak by było. Kupiory na koma. A teraz się wybierasz? A gdzie będzie? W CTK-u? No w krzaki chciałem się udać, w technokrzaki. Techno, rave, free techno. Gdzie? Gdzieś w krzakach, nie wiem dokładnie, gdzieś w krzakach. Ale krzaki to po prostu... Tradycyjnie jest pod mostem. Takie macie. Zaraz się dowiem, to przekażę, że będzie techno. To musi być zajebiste. Techno pod mostem. Prawdopodobnie, to już w zeszłym roku było pod mostem. Dobrze niosło? No, jest coś kameralnie. Warszawski są system się stara. Nie jest źle. U nas pozwolili pić piwo nad wartą. O. Wszyscy się rzucili. Taki śmietnik się zrobił, że ja spierdolę, no po prostu chleb. Dla poznaniaka to zadra w serce. Tak, kurwa. Tym bardziej, że Rada Miasta zrobiła to świadomie, nie? Że żeby zezwolić tam pić. I to się może, kurwa, szybko skończyć. To mnie martwi. Tak,
tutaj sami przestępcy. No i bałaganie o zbrodniarze. Daj kurwa dziś. Wszystko kurwa. Chyba jeszcze długo z tego masz. Idę zobaczyć się, nie ma gdzie indziej. See ya. Kolejnym, mam nadzieję, że udanym marszu wyzwolenia konopi. Tytułem wstępu parę ogłoszeń parafialnych tutaj dla policji, że oficjalnie rozpoczynamy zgromadzenie. Tak samo oficjalnie je zakończymy, a nieoficjalnie będziemy robić nieoficjalne rzeczy. I te nieoficjalne rzeczy chciałbym, żebyśmy robili tak, żebyśmy nie dostarczali roboty paniom i panom w kamizelkach. Niech oni dzisiaj będą... Słuchajcie, spotkaliśmy się tutaj kolejny raz, ale ta okazja jest wyjątkowa, dlatego że bardzo niewiele dzieli nas od tego, żeby gandzia nie była dostępna tylko dla tych, którzy chcą sobie ją zajarać dla relaksu, ale była dostępna dla tych, dla których jest ona niezbędna, czyli dla tych, którym ratuje ona zdrowie i życie. Ten marsz dedykujemy pacjentom. Pacjenci medycznej marihuany są wśród nas, są tutaj na tym zgromadzeniu, są na wózkach, mają stworzenie rozsiane, mają leśniskiego krona, mają padaczkę lekooporną. Jest sporo jednostek chorobowych, dzięki którym marihuana pomaga po prostu. I to jest główne nasze hasło. Wielu się pytało, dlaczego w tym roku słabiej to nagłaśniamy, dlaczego w tym roku mamy troszeczkę mniej powera niż w zeszłym roku.
Dlatego, że Marsz Wyzwolenia Konopi to nie jest jedyna impreza, którą organizujemy. Robimy zjazdy, robimy sympozja z lekarzami, sympozja z pacjentami. Wydajemy teraz książki o medycznej marihuanie. Robimy dalej otwartą pestkę. To są nasze priorytety. Priorytetem jest legalna marihuana dla pacjentów, później dla ziomali, a później dla wszystkich. W tym roku, jak widać, nie ma polityków i prawdopodobnie nie będzie. Co wybory zmienią, się okaże. Miejmy nadzieję, że kolejne wybory przysporzą się do tego, że już coraz mniej będzie przeciwników liberalizacji polityki narkotykowej, a będzie coraz więcej zwolenników zmian. Zwolenników zmian na lepsze. Powiem wam jedno. Dorota Gudaniec, matka małego Maxa, której nie mogła być dzisiaj z nami, bo jest właśnie ze swoim dzieckiem, które leczone jest marihuaną, ona przebija mur Babilonu głową i rozmawia z politykami również tych frakcji, które do tej pory nie były nam przychylne, które mówiły, że jesteśmy czpunami, których powinno się izolować i zamykać w więzieniach. To też już się zmienia. To też już się zmienia. Politycy PiSu chcą rozmawiać o medycznej marihuanie. Od medycznej marihuany zacznie się przełom. Medyczna marihuana, potem rekreacyjna marihuana, a potem całkowita legalizacja. To będą te trzy kroki. Jesteśmy już na pierwszym. Więc dziękuję wam, że przyszliście niedługo na tej nawecie metrowy ze swoją kosmiczną załogą. Na drugiej nawecie DJ Nomen Omen, DJ Krzaku, stary nasz przyjaciel ze starych załóg, Reggae Rastafari i jego ferajna, samochód wuja, samochód Eklata, załóg, które wspierają tą akcję, żeby ona w ogóle się powiodła i miała sens i żebyśmy mieli na nią kasę. Co? Dzisiaj after party. Pamiętajcie, schodząc z marszu, miejcie oczy naokoło głowy. Dalej niestety gandzia nie jest legalna. Nie wiem, czy wszyscy to wiedzą i czy pamiętają, ale tak. Dalej jest nielegalna i dalej jest ścigana. Aczkolwiek mamy takie drobne zapewnienie, że jeżeli nie będziemy my nachalni, to też druga strona też nie będzie nachalna. Dzisiaj zawieszenie broni. Ale od jutra wojna o legalizację, wojna o każdego medycznego pacjenta, wojna o każdego zatrzymanego ziomala. Pamiętajcie, jeżeli wasi znajomi są aresztowani, jeżeli wasi znajomi są zatrzymywani, zgłaszajcie się do nas. Nie jest nam łatwo, ale staramy się obrabiać te sprawy, staramy się pomagać pacjentom, staramy się pomagać rekreacyjnym użytkownikom. Nie pytajcie nas, skąd ściągnąć gandzie, bo wiemy, ale nie powiemy. Nie pytajcie się nas, skąd zorganizować olej, bo również wiemy, ale nie powiemy. Powiemy tylko, jak uniknąć kary, jak uniknąć problemów z tytułu tego, że posiadacie czy używacie marihuany, czy rekreacyjnie, czy na potrzeby medyczne. Jest z nami załoga Spliff TV. Jest z nami sporo różnych załóg, jest z nami 100% organik, konopna formacja, tych firm, tych załóg jest coraz więcej i te właśnie załogi jak najszybciej ściągną na nas tutaj legalizację upragnioną. Więc co, chwilka muzyczki, chwilka na przeorganizowanie i ruszamy z tym, że tak powiem, nie koksem, a z tym weedem. Pamiętajcie, spokojnie, a legalizacja będzie niedługo. Które zmniejszają ból oraz działają przeciwzapalnie, a badania potwierdzają, że konopie jest bardziej skuteczna niż aspiryna. W medycynie i religii używana była po stuleci, aż nagle została zakazana i uznana za narkotyk przez wszechwiedzących niewolników. Słuchajcie, trzymajmy się tradycji, legalizacja teraz, legalizacja tu. Polska w zakazy ubrana, nikogo nie
dobry. Cześć. Cześć. Słucham, czy mam z Jeremą? Tak. Jerema, prawda? Tak. Widzieliśmy się w tym zeszłym roku u Kuby. Gdzie? U Kuby. U Kuby na, pod Rzeszowem. Pamiętasz, Kuba ma działkę. Kuba i siekierka. Aaa, siekierki, jasne. Kubów dużo, wiesz, to tak radzie się wszystkich sprawdzę. No fajnie domek wygląda. Wybudował? Wybudowali, no. Już jest góra. Ale myślałem, że wyjechali do Norwegii, tak? Nie, z tego co wiem, to jadą do ten, do... teraz na rajd jadą, po Ukrainie. Po Ukrainie, na rajd? Nie, też. Walczę o legalizację. Tak? Nie, no tak. No tak, na co dzień pracuję, tak. Multimedia, kamerami się zajmuję. Tak? Kamerami się zajmuję, w sensie wideo. No wolne konopie się ostatnio rozwinęły w stolicy, dość wyraźnie. Zbudowali już, mają lokal i zbudowali... Mają lokal? Tak, mają lokal i zbudowali pracownię sita. No, a gdzie mają lokal? Na Kolejowej. To jest tam gdzieś przy dworcu? Tak, no przy dworcu Warszawa Główna. Tak. Całkiem fajne miejsce. Tam hurtownie były książę, nie? Między innymi, tak. No to super, bardzo dobra. No, prawo do przodu, widać zmiany jakieś ciągle. Jeszcze demonstracja w kwietniu, nie wiem czy byłeś, też była dość dobrze przygotowana. Merytorycznie. Byłem w Hiszpanii. Nie było. Merytorycznie wtedy się postarali. No ale wiesz, byłem pod Sejmem o tego gościa. No tak, właśnie o tej demonstracji. No to skromna była. Ja się spodziewałem. Wiesz, że ludzie zjadą, bo tak naprawdę tam pod Sejmem, o tą medyczną, to jest, tam o to się powinno bardziej walczyć, bo to by otworzyło potem, łatwiej się z tym przebić. Na tym się skupiają. No właśnie, na łatwiej się i tutaj powinno być hasło tej, dokładnie, wiesz, koncentracja na medycznej, wiesz, odłóżmy na no potem tak, też dyskusję ja jestem, ja też Ohio, a leczenie jest niepodważalne nawet dla tych. Wiesz, także jakby ta wiadomość o leczniczych właściwościach się rozeszła szeroko, to również podejrzewam klienci z drugiego obozu zaczęliby używać. No tak, bo, wiesz, tak, masz rację, oczywiście. Nie masz medycyny, to bierzesz, nie? To tam podejdź. A tu liczne jednak są niepodważalne relacje, które są największą siłą. Te relacje powinny być maksymalnie upowszechnione, tak żeby dotarły do wszystkich przeciwników. Z tego co wiem, to wolne konopie aktualne są skupione na legalizacji medycznej. Tak. Jeżeli nie masz przeciwko, nagrywałem cię cały czas. Co? Nagrywałem cię cały czas, jeżeli nie masz przeciwko. No to... Nie wiedziałem, że nagrywasz. No, no właśnie, zapomniałem ci powiedzieć. Moja współlokatorka teraz będzie jechać tam do na to pole. Gdzie? Na pole, tam do Kuby, do pod Rzeszów. Podobno na tej działce, gdzie są te bele zakopane w grządce, bardzo dobrze wszystko rośnie. Rzeczywiście. Super metoda. No. A dobrze jeszcze, jak jest ten tabela sprawy, są jakieś spotkania towarzyskie, żeby wszyscy lali. I słuchaj, bocznik ludzki ma, to przechodzi, wnika w tą słomę, słoma jakby filtruje i wszystkie minerały tam się tego. Ciekawa uwaga. Zadzić, palić, zalegalizować. Zadzić, palić, zalegalizować. Zadzić, palić, zalegalizować. A na
2-3 tysiące. Nie więcej. No tak, jeszcze wyłażą cię. Tak, jeszcze wyłażą, więc. Zalegalizować! Sadzić! Palić! Zalegalizować! Sadzić! Palić! Zalegalizować! Sadzić! Palić! Zalegalizować! Tak. A co z tego kręcenia bałujesz? Zobaczymy, wiesz, parę osób kręci, może coś z tego zlepimy. Kto nie skaczy bez policji? Co zabierzesz z tego? Wiesz co, no w tym roku nie wiem, czy coś zrobimy. No generalnie w tym roku to już tak, wiesz, no do marszu. Nie wiem, czy coś z tego zrobimy. On dostanie ten materiał osobom, które będą reportaż robić, ale ja nie będę z tym znakował. Spliw TV między nimi prawdopodobnie teraz. No wiesz, jeżeli mam gdzieś tego, to wolałbym wiedzieć co i co. Dam ci znać. No. Zalegalizować! Zalegalizować! Zalegalizować!
wyśpiewać wszystko, wyśpiewać do dojdziemy. Ale może kiedyś to zrobimy. Dobra, trzeba zróbcie hałas! Nie zrobimy żadnej wielkiej rzeczy, jeżeli nie będziemy potrafić.
bliskich. Także od nich zaczynajmy zmianę i legalizację, zacznijmy od swojego własnego. Tak, poczęstujcie mamy, tatę, babcie, niech sobie zajerają, niech się wyczują. Ja nie mówię, żeby zmuszać, tak, żeby w ogóle namawiać coś, broń Boże, ale trzeba edukować, badać i rozwijać się po prostu, coraz więcej wiedzieć, ponieważ wszystko idzie do przodu, dlatego my nie siedźmy w miejscu, tylko sadzić, palić, zalegalizować, sadzić, palić, zalegalizować, sadzić, palić, zalegalizować, sadzić, palić, zalegalizować, sadzić, palić, zalegalizować. Zróbmy dla tego hałas!
doktora wychodzi od razu. Ziomę już raz zostałem trasą, tylko chuj czasu, możliwości zasób. Nigdy nie był jednak obraz sprawiedliwość. Dostaniesz jak się dobrze urodzisz. Dobry show, biznes. Prawie panie mam bliznę. Elf mam zadane ranie raz socjalizacji. Z dupy wystranej zasłuszu ja ranię, a nie pytanie z gana. Zatem na cicho, jestem taki rodzin znam wijać. Była rafter kadej, jak kiedyś umiem zabijać. Społeczeństwo jak ten zakon takowy. Ojcem psychopaty to nie aparat państwowy. Dozwoli go przypierdolić, co chodzą metrowe. Zwadę nie ma zwoli, master na to, co sobie, a ty chce ci legalizacji. Próba działaty! Kierzy! Czy w końcu przejrzeć na oczy? Czas, by ten naród w końcu zjednoczyć. Im całkiem się stoczy, nim zejdzie na psy. Babilon zaciska na szyi swe kły. A ty zamierzasz stać biernie? Jak tak, to weź kamień i lepiej żyć we mnie. I lepiej żyć we mnie, bo sam się nie cofnę. Nie będą nas wiecznie trzymać za mordę. Nie, nie da mi się. To jest bardziej we mnie niż śmierć. Łapiesz już sens? Oczy te wers, te retencji. Zrozumiesz teksty, nie ma co pieprzyć. Bez sensu płakać, zróbmy to wspólnie. Zamiast do szyi ten płakać. Niech brat kocha brata, siostra siostrę. Byle nie tam się bardzo katoczne. Ja jak wam się to kurwa podoba? To sprawdzajcie mój najnowszy mixtape. Leniwy skurwie, już na YouTubie. Sadzić, palić, zalegalizować. 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 Zalegalizować. Sadzić, palić. Zalegalizować! Wymieńmy się! Mank Fit! Kolejna firma, która wspiera sieć Marsz! Naprawdę superanckie peski! Słuchajcie, jak będziecie mieli jakiś sample z tych pestek, ja chętnie przyjmę. Ja się wymienię. Także tak, no to... Kurwa, nie. Jak się czujecie dzisiaj? Padam? Nieważne jest pogoda, jeżeli trzeba legalizować. Od 3 dni w Warszawie człowiek ze Śląska. Ja jestem przerażony, to jest miasta, nie? Ty też tak jest, nie? No i co, co to będzie? Musi być! Musi! Jest kilka zespołów i kilku artystów, którzy od zawsze wspierali działania wolnych konopi. I słuchajcie, i znajdźcie ich sami, zaproponujcie ich do międzygalaktycznego łańcucha remów legalizacyjnych. Zalegalizujmy to artystycznie razem. A teraz zróbmy razem. Zróbmy ciotę! Zróbmy ciotę tu! Zróbmy ciotę! Nadchodzi ciota krzyw! Zróbmy!
leciały najpierw za nie i po cyklonach. Otworzyć okno na świat, nam zrobiło się nudno, zbyt długo
czekaliśmy na bank jeszcze raz. Było kartu dużo, Ewa już chciała zatworzyć okno na świat. Nam robiło się nudno, bez długo czekaliśmy na bank. Kiedy się tyka o sobie nie robimy my. Kiedy to państwo łatę tego ołe. O, one nie czuńko od mojego ja. Fajka tak! Przerywać, nie czekać, łacia w nas. Masz jakieś papieroska? Mam. A masz ognie? Mam. Muszę czegoś napić. Ja też. Szpenio ma na rowerze wodę. Dobrze, że się nie wczuwałem w organizację tego marszu, bo pogoda wyjątkowo nie dopisała. No i śmysły, niezłe. Fajna była akcja z karetką. Słyszałeś? Nie. Co nawet poleciało. No, gdyby ten pan w karetce palił gandzie, to by teraz jechał karetką, ale wetną. Dobrze, to puścili w ogóle tą karetkę. Ja. No, metrowy kurde daje radę w porównaniu do tego drugiego, co jest na tamtej lawecie. To po prostu, no, wiesz, nie ma ziemi. Metrowy w porównaniu do tego. Nie, metrowy tam do tego swojego ziomka, z którym nawija na tamtej. No wyrobiony jest, kurde, taki głos zapierdziela jak ten, jak przed chwilą słyszałem, jak głosem udawał, że miksuje i ręką też tak robił, nie? Widziałeś studyjko? Widziałem. Powoli, w bólach powstające? Widziałem, śmiesznie. Teraz po marszu, mieliśmy zrobić od razu po marszu, ale nie przyjechali pacjenci, więc z tego robimy po prostu większe. Do tego czasu zrobimy jakiś tam... Zalegalizować! Sadzić! Palić! Zalegalizować! Sadzić! Palić! Zalegalizować! Sadzić! Palić! Zalegalizować! Sadzić! Palić! Zalegalizować! Megafon byście włączyli! Już się włączał!